Kierowcy Red Bulla, jeden z Mercedesów zaspał, ale Ferrari też dobry start. I mamy zmianę prowadzenia. Kierowca Ferrari jak na razie na pierwszej pozycji. Tak jest strzelec, czwarty i piąty walczy. Walka z tyłu. Bartek Claudel albo Xavus. Xavus. Jeden z... Walka McLarena z Red Bullem. Red Bull przeskakuje po tarce. Czy to wykorzysta to Ferrari? I mamy Red Bulla w ścianie. Oj. KJD kończy wyścig na pierwszym zakręcie. Na pierwszym i zakręcie, na pierwszym okrążeniu. Wirtualny samochód bezpieczeństwa. To jest to, o czym mówiłem właśnie przed chwilą, czyli bez jakichś dziwnych manewrów i wszystko się uda. Jak widzimy, KJD żegna się z wyścigiem jak tydzień temu we wczesnej fazie. Nie ma problemu, strzelec już wypadł z zasięgu DRS, Hasa. Uj, mamy obroconego właśnie kierowcę Alfy Romeo. Xavus rozbity. Xavus. I mamy jeszcze Alfa Tauri. Jak w Orusz. Jak w Orusz, dokładnie. AGJ strzelec zaraz po Xavusie, czy razem z Xavusem, no już nawet nie chce mi się tego mówić. Troszeczkę Desert Strike wchodził bokiem w Ascari, w tej chwili łapie slipstream kokosz, ale nie będzie chciał jeszcze wyprzedzać, wie, że ma dużo do stracenia. No właśnie, mógł stracić DRS, tak to w tej chwili. Zmiana linii jazdy, tutaj bardzo ładnie napędził się i jeszcze przed DRS-em będziemy mieli manewr kokosza na Desert Strike'u i jest to manewr udany. Oj, tutaj SK poleciał bokiem i kończy się to spinem. No i Lordzik Benefit spina Hasa na pozycji numer 4, także goni pierwszą trójkę bardzo dzielnie. W tej chwili przeprowadza swój atak na kokoszu, dojeżdżają do pierwszej szykany jak Hamilton i Verstappen, tylko że w innym zespole ten Hamilton tak naprawdę, chociaż też powiązany w tej chwili z Ferrari. Na wyjściu z szykany do Larodzia i jakiś kontakt tam musiał być. Jakiś kontakt między nimi musiał być, no wiemy dobrze, że w przypadku kontaktów tak naprawdę ta gra nie daje nam kar. Czy on też zdobędzie pozycję na rzecz MKX-a? Jadą późno bardzo... zahamował Mercedes, ale to Mercedes, lepsza linia jazdy. No i Lordzik musi jeszcze jedno okrążenie przynajmniej pomęczyć się z MKX-em, chyba że pokusi się o jakiś wcześniejszy atak. Tutaj widzimy tasowanie się, co dosłownie co okrążenie tutaj. Kokosz nie zjeżdża z linii. Dark już Pożelski rozbity. Ojojaj. Ascari. I mamy safety car. I samochód bezpieczeństwa na tym okrążeniu bardzo jednak zjeżdża do alei serwisowej. Bardzo późno. No tutaj zdecydowanie kierowcy chyba nie byli na to przyszykowani i muszą jak najszybciej rozgrzać opony. Desert Strike. Ciekawe, czy zaskoczy kokosza. No ma szansę naprawdę. I zaskoczył kokosza, chociaż tutaj zarzuciło Ferrari. 0,4, mniej nieco. 0,3 w tej chwili między Ferrari i Red Bullem. Fantastyczna informacja dla Lordzika. Powraca do walki o zwycięstwo w tej chwili. Pozycja numer 3. Będzie przyglądał się tej walce ze znakomitej pozycji. Mamy jakieś tam manewry. Pasto Maldonado, Bartek Claudel, AGJ Strzelec. No tutaj coś się dzieje. Pasto Maldonado. No tutaj Bartek jakieś Claudel problemy. Próbował do Della Rogi. Tutaj Michael Schumacher i Lewis Hamilton się przypomina. Tak, na wirtualnej neutralizacji, więc on teoretycznie może chcieć dojechać do końca, no ale nie sądzę, żeby mu te hardy starczyły. Może liczy jeszcze jakoś na jakąś neutralizację. Żółta flaga w tej chwili. Obrócony. Po raz kolejny.
faktycznie będzie taka prędkość na prostej Lordzika, no to może się to źle skończyć. W tej chwili Kokosz atakuje Ferrari. Czy będzie i u Lordzika Ferrari też? Jednak nie ma. Także Kokosz obejmuje w tej chwili prowadzenie po raz kolejny w tym wyścigu, co nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Barnold od zewnętrznej do pierwszej szykany z SK 911. Bo Lordzik wypadł z tego DRS-u. MKX nie używa ERS-u, jednak teraz używa. Bez problemów wyprzedza Lordzika. Zobaczymy, co zrobi. Czy również teraz odpuści? Nie, nie odpuszcza, będzie wyprzedzał. I zobaczymy, czy może Desert Strike stwierdził już, że odjedzie Kokoszowi. Może wykorzystać to wszystko, ale tutaj 30 na pewno nie są na jego korzyść. To wie sam kierowca, ale z mojej perspektywy tutaj wyglądało to jak zachowawcze przejechanie. Tutaj troszeczkę tarki, troszeczkę tej trawy sobie spróbował podczas przejazdu przez Alboreto. No i rozpoczyna nam Desert Strike, ostatnie okrążenie. Tifosi w niebo wzięte. W tej chwili Red Bull będzie próbował atakować bez DRS-u. I teraz kontakt chyba. Tak, kontakt. No tutaj Kokosz wjechał za szybko w tą szykanę. Zdecydowanie. Zobaczmy, kto lepiej na trakcji z tego wyjdzie. Po wewnętrznej jedzie Kokosz. Mamy walkę. Bardzo ciekawą. Aczkolwiek może to naprawdę wyjść na korzyść w tej chwili Ferrari. Zobaczymy, jak to będzie. Chowa się Ferrari za tylnym skrzydłem Red Bulla. No i zobaczymy. Mamy jeszcze oczywiście dwie proste, z czego jedna będzie z DRS-em, ale w tej chwili Kokosz odjechał na 0,4 sekundy. Żeby jakkolwiek pokusić się o walkę o wygraną, w tej chwili MKX wyprzedza Lordzika na ostatniej tak naprawdę możliwości. Lordzik próbuje się tam gdzieś jeszcze odgryźć, ale nie zapominajmy, że Desert Strike jedzie cały czas za Kokoszem. 0,2 sekundy, no zobaczymy. Kokosz w tej chwili wyjeżdża z Alboreto, odbiera chwałę Ferrari, ale Lordzik w tej chwili wkrada się na trzecią pozycję. Zobaczymy, czy to... Oj. No to było niefajne. No to było... To było co najmniej nieakceptowalne, co zrobił Lordzik w tym momencie. Czwarta pozycja dla SK, piąta dla Barnolda.